Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, niedziela, piękna, gorąca niedziela w Port Credit, tutaj u nas na Deptaku. Dwie sprawy dzisiaj chciałem skomentować. Mianowicie, no tak się składa, że premier Trudeau pokazał się od tej strony mniej ideowej, mianowicie swój program, bo tak można powiedzieć, liberalny program pracy wakacyjnej, no dał w zarządzanie organizacji, która w zasadzie no blisko jest z rodziną premiera, tam jego żona pracuje jako ochotnik, tam jego mama występowała, a w ogóle organizacja została założona przez takich wunderkindów kiedyś, którzy właśnie walczyli przeciwko wyzyskiwaniu dzieci i tak dalej. Organizacja jest międzynarodowa, ma swoje siedzibę również w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Także no to dziwne, że taka międzynarodowa organizacja miałaby administrować programem naszym tutejszym, który przyznaje pomoc dla tych, którzy chcą pracę wakacyjną oferować studentom. No, studentom, którzy teraz mają trudno, no bo wiadomo, COVID, gospodarka siedzi i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, tak się złożyło, że ta organizacja za ten przywilej zarządzania miała sobie pobrać bagatelka 19,5 miliona dolarów, a cały program ma budżet blisko miliarda dolarów. Także no, ciekawa sprawa. Ostatecznie organizacja się z tego wycofała, premier się z tego wycofał, no i powiedział, że będą to tym zarządzać pracownicy państwowi. No właśnie, no to skoro mogli pracownicy państwowi, to przecież chyba za coś im tam płacimy, prawda? No ale tak to już jest, że w polityce istnieją tak zwane łańcuchy żywieniowe, tak jak w biologii. Po prostu więksi zjadają mniejszych, czy też ci mniejsi muszą się opłacać u większych. No w każdym razie jest to tak, że pieniądze rączka rączkę myje, jakoś tam się dzielą. No a ci, którzy dostają państwowe pieniądze, tam pocztą zwrotną odpalają w postaci jakichś przywilejów, apanaży, czy właśnie takich różnych drobiazgów i przysług. A druga rzecz, o której chciałem dzisiaj mówić, to, że sprowadzamy robotników z południa Ameryk, czyli tam z Meksyku i jeszcze dalej na południe, no bo nie ma komu pracować na farmach. A tu, proszę Państwa, z drugiej strony mamy właśnie problem, bo no nie mają gdzie studenci pracować. No to może byśmy im zorganizowali jakąś pracę wakacyjną na wsi, jakieś hufce pracy, prawda? Młodzież PRL-u budowała hutę Lenina, no to, ale też pomagała na wsi. Były coś takiego jak ochotnicze hufce pracy. Pamiętam, to w zamierzchłych czasach coś takiego funkcjonowało. Czy nie mogliby ci młodzi ludzie pojechać na wieś? Przynajmniej by się nauczyli, popatrzyli, jak to wygląda, popatrzyli, co się skąd bierze, skąd się bierze masełko na ich stołach. Czy to już oni są zbytnio oderwani od rzeczywistości i nie jest to praca dla nich? No właśnie, jakoś tak. Niestety chyba nam to wszystko tutaj głupieje i upada, bo sensu w tym jest coraz mniej. Tak czy owak, zapraszam na następne spotkanie, na następny mój komentarz i oczywiście zapraszam również do wspierania kanału na różne sposoby, jakie Państwo tylko chcą i jakie Państwo mogą. Mówił Andrzej Kumor, do następnego razu.